Cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek, kanał Rockday.pl. Pokazuję wam dzisiaj wzmacniacz firmy Crate, model FlexWave 120x212, czyli 120 W, dwa głośniki 12-calowe umieszczone tutaj tak po przekątnej delikatnie, żeby był mniejszy troszeczkę ten wzmacniacz, taki węższy. No i teraz to jest tak, trzykanałowy wzmacniacz o charakterystyce high gainowej, czyli generalnie można na tym uciągnąć piekło, więc generalnie tak on wygląda z grubsza. Ma wbudowany na pokładzie tuner, już wam go pokażę, może o w ten sposób go nachylę. Tutaj jest właśnie wbudowany tuner, który cały czas działa podczas grania, więc generalnie bardzo fajna opcja, że coś takiego jest udostępnione. Nie wpływa on na brzmienie, więc można śmiało sobie grać. Zobaczmy teraz, jak on wygląda jeszcze z tyłu. Wyjście na dodatkowy głośnik, no naturalnie tutaj jest bezpiecznik. Wyjście na dodatkowy głośnik. Tutaj mamy właśnie gniazda na pedał nożny. Przełącznik trójpozycyjny, który mamy właśnie w zestawie dołączony. O, tak on wygląda. I dodatkowo możemy tutaj użyć dodatkowy efekt, możemy wpiąć w pętlę. Tutaj, jak sugeruje producent, że można zamontować kabel, można tutaj włączyć kabel do tego, wsadzić do tego gniazda, używając stereo to mono. Y-cord, czyli taki kabel, prawda, że wychodzi nam z jednego, wychodzą dwa. I generalnie, że można w ten sposób zrobić dodatkowo jakby w pętlę efektów wpiąć coś, więc w każdym razie możliwość taka jest. Trochę może nietypowa, no ale dobra, jest coś takiego w takim razie. Dobra, teraz spróbujmy właśnie zobaczyć wymiary tego, bo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi chce sprawdzić, jak to wygląda. 65 szerokości na, no tak powiedzmy, 50-52, no i głębokość, to już wam mówię, w najgłębszym tym miejscu ma 31, więc generalnie nie jest jakieś takie tragicznie wielgaśne, olbrzymie. Co ciekawe, mamy z tyłu takie gniazda, gdzie możemy podłączyć kółka, wsadzić kółka, więc bardzo dobra opcja, że po prostu nie musimy sobie zawsze tego nosić. To jest świetna opcja, którą tutaj zastosowano. Dodatkowa tutaj sprawa jest tak, no foot switch to zaraz zobaczymy, jak on będzie działał. Ten tuner to wam pokazywałem, uchwyci go, to naturalnie musi być, prawda? I teraz tak, no mamy włącznik, prawda, jak widzicie, wejście tutaj na jakąś MP3-eczkę można sobie czasnąć, żeby MP3-eczka leciała, prawda? Mamy tutaj część efektową, czyli tak, zacznijmy, reverb. Gałka, prawda, reverbu generalnie, modulacyjne efekty, w czym mamy tak, chorus, flanger, phaser, czyli te trzy efekty. Teraz mamy delay i tutaj w delayu mamy tak, trzy opcje, slap, medium i long, czyli generalnie jakby długość, różne wartości tego delaya, które można uzyskać. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. W każdym razie dobra, to jest część efektowa. Tutaj mamy sekcję cleana, czyli czystego kanału, czyli tak, głośność, korektor tradycyjny low, middle, high, tak jak powinno być. Dodatkowo mamy tutaj przełącznik, który działa w momencie odłączenia foot switcha, bo jak mamy foot switch, to możemy sobie bezpośrednio zmieniać, nim strykać, prawda? A tutaj mamy tak, że generalnie one w tym momencie nie działają, w tej opcji nie działają, one działają po prostu, jak odłączymy kable od foot switcha. Tutaj mamy sekcję overdrive. O, cyk, sobie zrobimy, niech świeci. Czyli tak, gain, low, middle, high i level, czyli takie standardowe wyposażenie tej sekcji. Tutaj jest high gain, no i tutaj mamy sekcję high gain, prawda, która też jest naturalnie, działa, gdy się wyłączy foot switch. Gain, shape, level. No i tutaj ostatnie to jest wejście na gitarę.